Rozporządzenie 37/254 przez 2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie problemu utylizacji porzuconych odpadów. Na podstawie artykułu prawnego o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w Pińczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie problemu utylizacji porzuconych odpadów i konsekwencji, jakie wynikają z tego tytułu dla powiatu pińczowskiego, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się starostę powiatu pińczowskiego do przesłania stanowiska, o którym mowa w paragrafie pierwszym, do a. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, b. Prezesa Rady Ministrów, c. Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, d. Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, e. Ministra Klimatu i Środowiska, f. Parlamentarzystów z terenu województwa świętokrzyskiego, g. Marszałków województw, h. Przewodniczących sejmików i samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa świętokrzyskiego. Nielegalne składowisko odpadów chemicznych i innych znajduje się na placu dawnego KCMB naprzeciwko PKS-u przy ulicy Nowowiejskiej. Od wielu lat składowane są tam towary niebezpieczne, materiały niebezpieczne. Tak jak Państwu kiedyś pokazywałem, te beczki już są przerdzewiałe i te płyny przeciekają. Przypominam, że jest to obszar źródliskowy dla Pińczowa, ale również dla przetwórni. To wody opadowe Szarpkowa, Szczypca, Włoch i Nowej Wsi, obecnie dzielnicy Pińczowa, zasilają wzgórze nasze pińczowskie, u stóp którego znajdują się źródła, z których pobieramy wodę. Samo monitorowanie tego składowiska niewiele pomoże, gdyż nie jesteśmy w stanie zatrzymać tych chemikaliów. Trzeba by tu pomyśleć o jakichś basenach czy zbiornikach, które mogły zabezpieczyć przed wnikaniem tych środków do gleby. Na powstanie tego składowiska wyraziła zgodę odpowiednia komórka starostwa powiatowego, a po stwierdzeniu tego faktu decyzją starosty pińczowskiego ta decyzja została cofnięta. Dalszą historię to Państwo znacie choćby z przykładów Nowin czy innych miejsc w naszym województwie, gdzie osoby prowadzące te nielegalne składowiska wykorzystują luki prawne naszego kodeksu, nie posiadając nic z własnego majątku, tym majątkiem nie odpowiadają, czyli de facto są bezkarni i zarobili ogromne miliony. Utylizacja tych odpadów szacowana była przed laty na 2 miliony, później 4. Przed pandemią dowiedzieliśmy się o 8 milionach. Dzisiaj szacunek wynosi 16 milionów. Pytanie, co dalej? A bomba nadal tyka i nikt nie chce nam w tej materii pomóc. Radni naszego powiatu przyjęli stanowisko, że należy odpowiednią notą poinformować wszystkich, zaczynając od władz sąsiednich powiatów, poprzez posłów naszej ziemi, władze naszej ziemi, ministrów, a kończąc na prezydencie naszego państwa. Przez tyle lat nie było żadnego odzewu, jedynie proponowano nam pożyczki, co nie jest rozwiązaniem dla budżetu pińczowskiego powiatu. Osobiście jestem tutaj chłodnym i negatywnym optymistą. Przepraszam, to taka nowomoda. Słyszeliście Państwo o sztywnej elastyczności. Wątpię w dobre rozwiązanie tego tematu z zewnątrz. Niemniej jednak nadzieja jakaś istnieje. Nadzieja umiera ostatnia. Sądzę jednak, że powinniśmy tutaj myśleć, jak zabezpieczyć to składowisko w chwili obecnej, teraz. Obszerne wyjaśnienia w tej materii złożył starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski. Zapraszam do wysłuchania jego wypowiedzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko dodam, że zgodnie z zaleceniami Wysokiej Rady ten temat został postawiony na konwencie starostów województwa świętokrzyskiego w Skarżysku. Referowaliśmy to wspólnie z panią kierownik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa, panią Małgosią Adamczyk, i powstało stanowisko konwentu starostów,
dołożone są przykłady z Budzka Zdroju i z Kielc do naszego przykładu i stanowisko to będzie przesłane jak, podobnie jak nasze do tych instytucji. Podejrzewam też, że stanie ono na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, bo ten problem nie dotyczy tylko powiatu pińczowskiego i części powiatu województwa świętokrzyskiego. Ostatnio pan prokurator złożył ponaglenie o bezczynność starosty. Z tego miejsca chcę powiedzieć, że nawet jakby się co tydzień zmieniał starosta, nie ma takiej możliwości, żeby powiat pińczowski udźwignął kwotę 16 milionów. 16 milionów to jest kwota dla zobrazowania. Ta hala, która jesteśmy, budowana ponad 4 lata, dźwigana finansowo przez gminę, przez powiat pińczowski, 63% środki unijne, budowaliśmy prawie 5 lat i kosztowała niecałe 15 milionów. Mniej więcej to jest ta sama kwota porównywalna, gdzie teraz się chce od nas, żebyśmy sami wyasygnowali kwotę 15 milionów. Nie ma takiej możliwości. Ja się dziwię trochę panu prokuratorowi, bo podchodzi do tego, powiedziałbym, literalnie. To już w Biblii było, że litera zabija, a duch pozdrawia, bo prawo ma jeszcze coś takiego jak duch prawa. Ja już nie będę wnikał, dlaczego to poszło tym torem, że myśmy złożyli zawiadomienie do prokuratora, a potem śledztwo jakby obróciło się i uderzyło w nas, zamiast w tych, którzy są winowajcami w tym przypadku. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście. Obraz to jest 1/4 naszego budżetu, proszę Wysokiej Rady. To jest problem, który tak naprawdę ciężko wyjdziemy chyba z tego i ta uchwała, która się już ciągnie, jest chyba jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla nas. Jako powiat nie stać jest nas na to, by wydać 16 milionów na utylizację. Podjęta decyzja przez poprzedników, poprzednich, minionych dekadach doprowadziła do tego, że jesteśmy w marazmie. Jesteśmy za małym powiatem, mamy inne priorytety, a to nam bardzo, ale to bardzo ciąży. Naszym priorytetem to szpital, to szkoły, to utrzymanie naszych jednostek. Natomiast tutaj podrzucono nam kukułcze jajo i tak naprawdę trudno się wydostać z tego kukułczego jaja. Jak to zrobimy, zobaczymy. Ten problem, on już trwa od lat praktycznie, bo na teren naszego powiatu, a szczególnie do miasta Pińczowa, zostały dowiezione odpady, bo tych odpadów jest bardzo dużo. I w tym momencie powiat został zobowiązany do wykonania zastępczego, czyli nic innego, tylko zutylizowania na własny koszt tych odpadów. Niestety koszt utylizacji tych odpadów to obecnie na obecne ceny to jest 16 milionów. Myśmy wstępnie zrobili ekspertyzę, co to jest, żeby wiedzieć i wyceniliśmy to. No niestety nie stać Rady Powiatu, aby wyłożyła taką kwotę na pożyczkę, bo to jest 1/4 naszego budżetu. Nie jesteśmy w stanie. To, co zaobserwowaliśmy, jest to problem nie tylko dla naszego powiatu, ale też dla powiatów, gmin, w ogóle w kraju. Nawet ostatnio czytałem interpelację jednego z posłów, który zwracał się w imieniu mieszkańców jednej z gmin, aby też rząd, władze nasze, zajęły się tym po prostu problemem. I my też podjęliśmy w ten sposób, żeby jednak podjąć uchwałę o tym, żeby przekazać ten apel do wszystkich instytucji, począwszy od Sejmu, Senatu, premiera, poprzez też poinformowanie samorządów, jak i też samorządów wyższego szczebla, czyli województwa i okolicznych powiatów, praktycznie też Związku Powiatów Polskich, na które to posiedzenie starosta też po prostu prezentował ten nasz problem. No to jest proces kilku lat. Zjechały do nas niebezpieczne odpady, składowane w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sytuacja prawna jest taka, że w związku z tym, że
ci, którzy sprowadzili te materiały niebezpieczne, w tej chwili są niewypłacalni i ktoś musi te odpady uprzątnąć. Ustawodawca nie przewidział, bo scedował to na organ wydający zgodę. W tym przypadku jest powiat pińczowski, ale w innych częściach Polski to są też gminy. Spowodował to, że my jesteśmy zobligowani do wykonania zastępczego, czyli trzeba na własny koszt usunąć te odpady, a potem ewentualnie szukać zwrotu tych środków. Okazuje się, że ci, którzy tutaj sprowadzili te odpady, stworzyli 10 spółek córek i na wszystkich tych kontach są pustki, tam nie ma żadnych pieniędzy, wszystkie się środki rozpłynęły i tak naprawdę musielibyśmy wyłożyć własne 16 milionów, to jest kosmiczna kwota dla powiatu pińczowskiego, gdzie 95% budżetu to są środki celowe, czyli już z góry wiadomo, na jaki cel pójdą. No nie jesteśmy w stanie wygospodarować. Stąd tak naprawdę przez ostatnie miesiące to była największa atrakcja w Pińczowie. Te materiały niebezpieczne. Kto tam nie był? Posłowie, wiceministrowie, marszałkowie, wojewoda, wszystkie instytucje ochrony środowiska. Wszyscy oglądają, natomiast nikt nam nie pomaga, albo z powodów prawnych, albo z powodu braków finansowych. My w tej chwili szukamy w dalszym ciągu jakiegoś rozwiązania, ale jedynym wydaje się zmiana ustawy, która w takim przypadku, jak ma miejsce w Pińczowie, czy w Busku, czy w Kielcach, Dyminach, no muszą zainterweniować ośrodki, które są do tego przeznaczone. Bo to jest dziwne, że funduszy ochrony środowiska jest cała masa, one przestrzegają prawa, nakładają kary. Natomiast jak trzeba coś dla tego środowiska zrobić, to albo nie mają możliwości finansowych, albo możliwości prawnych. My też nie mamy takich możliwości i dopóki nie znajdziemy rozwiązania, to te niestety odpady najprawdopodobniej będą tam na ulicy Przemysłowej. One w tej chwili są w beczkach i w mauzerach. One stanowią zagrożenie, ale w tej chwili my już wiemy, co tam jest, bo zrobiliśmy badanie za 20 tysięcy. Wiemy, które mogą być niebezpieczne, a które są nieniebezpieczne. Mamy założony monitoring, także na bieżąco monitorujemy ten teren po to, aby nie doszło do skażenia terenu. Niebezpieczne to są te w mauzerach i w beczkach metalowych. Natomiast ta hałda tych szmat, czyściwa dokładnie, to te nie są, no nie wykazują tych cech niebezpiecznych. Wszystkie możliwe ośrodki, wszystkich świętych ruszamy, żeby ten problem rozwiązać, a to nie jest problem tylko powiatu pińczowskiego, ale kilku gmin w województwie świętokrzyskim, powiat Buski, powiat Kielecki. Najwięcej tego typu materiałów składowanych jest na Śląsku, oni też mają wielki problem z tym i tu muszą być ustawowe rozwiązania tego problemu.